Zakończyła się rewitalizacja Lasku Falkowskiego. Została wykonana kompleksowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zniszczonej małej architektury leśnej oraz wprowadzenie nowych elementów do wypoczynku, zabawy oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu. W kampanii wyborczej obiecałem rewitalizację miejsc zaniedbanych w przestrzeni miejskiej. Przekazuję w Państwa ręce miejsce, które odzyskało swój blask. Wracamy do nowego Lasku Falkowskiego. Trwają prace związane z budową nowego chodnika przy ulicy Zdrojowej. Roboty są prowadzone na odcinku ponad 500 metrów. Dzięki współpracy z radnym Grzegorzem Fecko możemy rozmawiać o kolejnych inwestycjach na tym osiedlu. W końcu na tej górskiej ulicy będzie bezpieczny chodnik i oświetlenie. Najważniejsze jest to, że woda burzowa zostanie uregulowana. Trwa remont chodnika i zatoki parkingowej przy ulicy Barbackiego. Prace są prowadzone na odcinku 100 metrów. Dzięki inwestycji przybędzie 17 nowych miejsc parkingowych. Poprawiamy infrastrukturę na osiedlu Wólki. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu radnego Jakuba Prokopowicza również w tym miejscu podniesie się komfort życia mieszkańców. W Wydziale Transportu i Komunikacji przy ulicy Wyspiańskiego 22 działa już elektroniczny system kolejkowy. Zainstalowany system ułatwia organizację pracy w sali obsługi klientów. Pozwala na uporządkowanie ruchu interesantów, krócenie czasu oczekiwania w kolejce i zwalnia klienta z konieczności pilnowania kolejki. To również dodatkowe bezpieczeństwo w okresie epidemii. Klienci nie układają się w jedną kolejkę, lecz mogą oczekiwać na wezwanie w dwóch odrębnych pomieszczeniach, zachowując należyty dystans. W najbliższych tygodniach zostanie także uruchomiona dodatkowa funkcja systemu umożliwiająca rezerwację wizyty w Wydziale Transportu i Komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Urząd Przyjazny Mieszkańcom. Krok po kroku. Układ komunikacyjny na ulicy Ogrodowej zmienia się nie do poznania. Prace trwają na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łokietka do skrzyżowania z ulicą Jadwigi Wolskiej. W pobliżu Parku Strzeleckiego powstanie 277 miejsc parkingowych. Serce rośnie, gdy można obserwować takie inwestycje. Dużo miejsc parkingowych i nowa nawierzchnia asfaltowa. Cieszę się, że osiedle Wólki staje się coraz piękniejsze. Zakończył się remont chodnika i zatoki postojowej przy ulicy Kołłątaja. Stare i zniszczone płyty chodnikowe zostały zastąpione nową nawierzchnią z kostki brukowej. Remont to efekt bardzo dobrej współpracy z zarządem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spotkałem się z uczniami Sądeckiej Budowlanki, którzy stworzyli projekt Kolorowy Pokój dla Szarego Świata. Jest to projekt społeczny w ramach akcji konkursowej Zwolniony z Teorii i polega na stworzeniu inicjatywy, która zmienia otoczenie na lepsze. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zdecydowali, że w ramach projektu wyremontują ośrodek opiekuńczo-wychowawczy w Nowym Sączu, który potrzebował pilnego odświeżenia pomieszczeń. Dzięki temu pomysłowi udało się im wygrać i zdobyć wyróżnienie Złotego Wilka. Cieszę się, że mogłem objąć tę akcję swoim patronatem. W poniedziałek 11 stycznia obchodziliśmy 40. rocznicę zakończenia strajku w nowosądeckim ratuszu. Wraz z legendą nowosądeckiej Solidarności Andrzejem Szkaratkiem i przedstawicielami NSZZ Solidarność złożyłem kwiaty pod krzyżem, który protestujący w 1981 roku zawiesili w sali reprezentacyjnej ratusza. Więcej o tym wydarzeniu i fotografię z tamtego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl.